teraz się właśnie zastanawiam, jak wszczepiam te włosy. Ilu z Was dotrze do tego momentu, kiedy zaczynam mówić? Chciałam Wam pokazać, jak wygląda microrooting, czyli wszczepianie po jednym i nie więcej, widać, włosku. Jest to bardzo precyzyjna praca. Powiem Wam, że jak zaczynałam to robić, dlatego bardzo nie lubiłam tak naprawdę, bo jest to jednak czasochłonne i takie bardzo żmudne i w zasadzie się tutaj nic nie dzieje, oprócz tego, że ja sobie tutaj włosek po włosku całą tą główkę, którą widzicie, zasiewam włosami. No, powiem Wam szczerze, że przy tej lali w zasadzie już to lubię. Lubię tą precyzję, lubię to, że to tak idealnie po jednym włosku wchodzi. Równe odstępy. Nie wiem, do czego to porównać, do kolorowania chyba. Są takie po prostu czynności mechaniczne, które lubimy robić, jeżeli nie spotykają nas po drodze jakieś porażki. Bo tutaj tak samo najgorsze jest, jak na przykład nie pod tym kątem, który mi się podoba, wbije włosek, albo jeżeli wbije dwa na przykład, zamiast jednego. No to wtedy tak jakby to jest taki troszeczkę krok w tył przy tej pracy. Nie wiem, czy gdzieś tam sobie nie zasłaniam właśnie ręką. Teraz zasłaniam chyba. A jak ustawię laleczkę pod tym kątem, to jest kąt, który mi nie bardzo pasuje. Mam tutaj trochę inaczej, o właśnie, nie chwytam. Mam trochę inaczej światło wtedy ustawione. No, ale spróbuję, żeby Wam po prostu pokazać, jak to wygląda. Jest to bardzo precyzyjne, dlatego też w taki sposób wszczepione włosy są zwyczajnie droższe. No i dużo droższe, bo to jest już tam mój kolejny dzień, kiedy ja to robię. Tutaj teraz mam też taki komfort, że nie muszę się w ogóle spieszyć, bo dużo czasu jest na zrobienie lali. Ale czasami bywa tak, że no wiadomo, po prostu się nie umiemy jej doczekać. Chcielibyśmy, żeby była jak najszybciej. A tutaj niektórych rzeczy nie da się po prostu przyspieszyć. Na przykład tego wszczepiania włosów. No i widzicie, teraz tutaj mam taki kąt, że mam źle oświetlone. I nie umiem wybrać po jednym włosku. Muszę sobie ją trochę przestawić. W ogóle tą główkę, jak wszczepiam włosy, to przestawiam parę razy. Zobaczcie, jakie ładne włoski. Ludzkie. Fantastyczne są, jakie długie w ogóle. Ja też myślę, że ich nie zetnę wszystkie, bo laleczka miała mieć włosy do ramion, ale z racji tego, że ta długość tych włosów jest po prostu dłuższa, tych włosów w tym, nie wiem, na tej taśmie, które kupiłam, te ludzkie, bo są na takiej taśmie, jest trochę dłuższa. Jeżeli bym je ucięła na pół, czyli bym je skróciła o połowę, bo to wtedy wyjdą trochę krótsze. Jestem w kadrze. O, tak powiedzmy, co? Spróbuję się trochę tutaj przesunąć. Dobra. No, jeżeli bym je skróciła o połowę, to byłyby wtedy za krótkie, nie byłyby wtedy do ramion. Natomiast no a wbijając je właśnie po całej długości są nieco dłuższe. No i tak też zdecydowałam, że będę je wbijać po całej długości. Także lala ma troszkę dłuższe włosy niż do ramion. Ale ja jej zostawię jej takie długie. Żeby w ogóle zobaczę, jak to będzie wyglądało najpierw. Nie obiecuję, że zostawię. I jeżeli będzie fajnie, to pojedzie może nawet do mamy w takich długich włoskach, żeby sobie
mama mogła zrobić fryzurkę dzieci taką, jaką chce. Być może jej też zostawić od dłuższe te włoski niż na początku zakładała, bo po prostu z takich długich włosków będą dłuższe warkoczyki na przykład. A wiem, że pani, która tą dzidzię zamawiała, myślała o czesaniu jej. Dlatego też ma z taką dbałością te włosy wszczepione. Są to też włosy ludzkie, to nie jest mohair. Myślę, żeby ten efekt potem w całości był bardzo fajny. Zobaczcie, jak tej pracy w zasadzie tutaj nie ubywa. Nie wiem, ile mam w ogóle minut tego filmu już. Co jest za dużo mi wzięło. Jeszcze trochę zostało tego łysego. Teraz to wszystko zapełnię. A i być może zrobię taki filmik właśnie. Zobaczycie sobie całość. Jak to będzie wyglądało, jak one się będą układać. Pokażę je Wam za chwilę. Ale zrobię jednak całość. Trochę to będzie trwało. Możecie sobie przewinąć, kto nie jest na tyle cierpliwy, żeby zobaczyć do końca. A w reborningu powiem Wam, że cierpliwości trzeba mieć pokłady. Że tam z natury jestem osobą, znaczy no za taką się uznaję, może ktoś ma tam inne zdanie o mnie. Ale generalnie, jeżeli chodzi o takie dziedziny artystyczne, to jestem bardzo cierpliwa. Po prostu jakoś tego czasu zwyczajnie nie liczę. On mi sam ucieka. Dobra, tu już mam za mało tych włosków, żeby sobie złapać. Wezmę sobie kolejną kępkę, ale wyszłam Wam z kadru i nic nie widzieliście. Dobra, zostało nam jeszcze to kółeczko do zrobienia. I tutaj jeszcze kawałeczek tego przedziałka, bo on jest tam tak w gęści zrobiony. Ja sobie już tutaj włoski przygotuję następną taką. Okej. Zdarza się. Czekajcie. To jest 16 minut. Dobra, ja zrobię pauzę, ustawię sobie na nowo komórkę i zobaczymy się za chwilkę. Okej, okay, dobra. Kamera, aparat ustawiony, więc widzicie teraz, co robię. Ja tutaj sobie w ogóle zaznaczałam takie linie, w jaki sposób mają iść te włoski, mają rosnąć. To jest oczywiście kredka zwykła, jasna. Ona zejdzie z czasem. Znaczy z czasem, ona zejdzie już dzisiaj, za chwilę nawet. Ja po prostu lekko gdzieś tam dotknę palcem i będzie po linii. Więc nie ma obaw, że zostanie ta kredka na główce. No, znowu bym przestawiła sobie komórkę. Za chwileczkę po prostu będzie rozmazana. No i potem parę razy się przeczeszę i zniknie. Ale dla bezpieczeństwa wolę jasną kredkę niż ciemną. Okej, no to jadę dalej. Okej. Tu tak sobie patrzę, tylko czy... No nie zasłaniam. Chyba teraz nawet jest lepsza widoczność, coś mi się tak wydaje, niż wcześniej. Zobaczcie. Widzicie, co to było parę dobrych wieczorów. Żeby tą całą główkę tak wszczepić, a jeszcze i tak nawet jak zapełnię to kółeczko, to jeszcze mi został tutaj przód do zrobienia, bo tam chcę zrobić takie przejście delikatne, żeby po prostu te włosy nagle nie rosły kępami. Znaczy tu akurat nie ma tej opcji, bo one są
na całej głowie wszczepiona tak, w taki sposób. O, zobaczcie. Po jednym włosku. Czyli tak, to jest jeszcze inna technika. Dobra, ja teraz sobie zamilknę, bo się tutaj skupiam nad tym. A nie chciałabym gadać od rzeczy. Muszę cię obserwować. Tutaj wszczepiam tak jakby pod tą linię włosów, tam w środek. Dlatego teraz trwa to trochę wolniej, bo tam sobie muszę tak dojechać. Zazwyczaj jak wszczepiam właśnie już włoski, to powiem wam, że załączam sobie jakiś film. Nie oglądam wprawdzie obrazu, nie wiem, nie widzę co tam się dzieje, ale słucham. Bo najbardziej by mi jeszcze pasowały audiobooki, bo bym mogła sobie słuchać właśnie książek po prostu, bo lubię czytać. Ale mam taki, ostatnio mam na to po prostu mniej czasu. I trochę rzadziej to robię niż kiedyś. Okay. Zobaczymy dalej w kadrze, dalej w kadrze. Dobra. To jest akurat film na zaśnięcie. Nawet nie wiem, która jest godzina, coś wam powiem. 22:59 jest dokładnie u mnie, czyli 23 już. Akurat myślę, że do północy z tą pracą wyrobię, a może nie, nie zakładam tego. W zasadzie ten filmik będzie interesujący tylko dla niektórych z was, tak myślę. Tak podobnie jak robiłam właśnie filmiki z procesu malowania portretów. Jest tam na tym moim kanale są takie filmiki. Właśnie są malowane portrety dzieci. I ten czas nie jest przyspieszony, nie jest to pokazane w przyspieszonym tempie, tylko tak, jak to faktycznie trwa. I są dosyć długie te filmy, a niewiele się zmienia. Bo to tak właśnie jest, że praca trwa ileś godzin i dopiero taki efekt wow jest naprawdę, naprawdę za jakiś czas. To nie jest tak, że pyk, pyk, pyk i mamy. To właśnie na tych filmikach, takich przyspieszonych, bardzo szybko widać efekt. A tutaj jednak trzeba na ten efekt poczekać i to wcale nie mało. Przedziałek trochę jeszcze zagęścimy, bo sobie tutaj nie dojechałam. Celowo oczywiście, żeby to zrobić trochę później, zobaczyć jak się włosy w całości tutaj mi układają, ale jest ok. Jest tak jak chciałam. Także zagęszczam sobie ten środek.
za bardzo przehaczyła jakiś inny włos. Znowu inny kąt, no ale w kadrze, dobra, muszę sobie to sprawdzać, żeby z tego kadru nie wychodziła, przepraszam za chrypkę. Wiecie co, powiem wam, że ja te detale to po prostu kocham. Takie drobiny, Boże, to naprawdę uwielbiam robić. Kiedyś w ogóle próbowałam malować miniatury, czyli po prostu przez szkło powiększające. Miałam mikropędzle. Bardzo fajna sprawa, polecam. Naprawdę polecam spróbować. Bo coś fantastycznego jak dla mnie. I widziałam taką wystawę prac właśnie miniaturowych. Oczywiście w internecie nie byłam. Nie widziałam tego na żywo. Szkoda. Nie miałam możliwości. Ale fantastyczna praca. Okay. Już się zbliżamy tutaj do tego najmniejszego kółeczka, które sobie tutaj zarysowałam, czyli najmniejsze już okrążenie ostatnie. Tak. Ciekawe, ile tych włosów tutaj mam wbite w ogóle w tej główce. Ile ona ich tutaj ma w sumie? Ile tych ruchów trzeba wykonać, żeby taką główkę obsiać włosami? Jeszcze znowu przedziałek sobie zawiązczę. Też jak już sobie ustawię taki dobry kąt, gdzie bardzo dobrze widzę te włosy, moje okulary dają radę i moja ręka też, to potem to idzie tak no, ciut szybciej, chociaż wy może tego przyspieszenia nie widzicie, ale ja właśnie je czuję. Że teraz robię tak to ciut szybciej niż zaraz na początku. Gdzie bardziej ustawiałam kąt tej główki pod was, żebyście po prostu widzieli. Dobra, zmiana znowu, delikatna. I został nam taki mały wirek jeszcze. Sobie już tutaj dojadę. Te połączenia są bardzo trudne do zrobienia, znaczy bardzo trudne. No dla mnie są trudne tak naprawdę. Te wirki. Trzeba naprawdę przemyśleć tak trochę krok do przodu, jak to wbijać, żeby miało to ten efekt, bo widzicie, on tutaj teraz jest. Oj, przepraszam, nie widzicie. Teraz wam pokażę, zaraz. O, jest sobie ten wirek taki. Tak, włoski są tak wbijane. Ale im będzie tutaj gęściej, tym będzie on mniej zauważalny. Ponieważ te włosy tu będą dużo i dopiero zaczesane tak naprawdę na mokro,
będą miały ten efekt tego wirka. Ciekawe, ile ten film będzie trwał, ale wiecie co? Nie będę go chyba skracała. Będzie miał mniejszą może oglądalność. Ale chyba chciałam po prostu, żebyście to zobaczyli. Jak to się dzieje. Ile to tak naprawdę jest pracy. Jaki jest czas. Jak się zaczyna wszczepiać te włosy, to w ogóle ma się takie wrażenie, że to się nie kończy. Że ta głowa jest ciągle łysa i nie przybywa tych włosów w ogóle. Teraz jestem na takim etapie, że już się cieszę, że już jestem tak daleko. Ja już taki ten efekt mniej więcej widzę. Trochę sobie zmienię kąt. Okej. Potem im gęściej jest, tym jest ciężej, żeby nie zahaczyć o drugi włos, żeby nie wbić tak jakby tego samego włosa. To w ogóle jakiś ciemny mi się wplątał, ale on nie jest wbity, więc to akurat nie problem. Inny kąt.